Dzień dobry. Zapraszam do mojego królestwa wraz z moimi dwiema księżniczkami. Julka, moja 15-letnia córeczka. Dzień dobry. Tak. I moja, i nasza Fionka, nasza miłość i nasz towarzysz życiowy. Tak, to jest nasza radość. Którą dostałam na urodziny. Dokładnie. Kupiłam to mieszkanie 7 lat temu i dokonałam tu tak zwanej rewolucji, czyli zrobiłam remont dwa razy, ponieważ na samym początku robiłam je bardzo szybko i nie dostosowałam jego do naszych potrzeb, więc po pewnym czasie wszystko zmieniłam, czyli stworzyliśmy kuchnię, która jest bardziej otwarta. Centralne miejsce to tu, więc jak przychodzą nasi goście, po prostu moja pozycja to ta, pani domu. Za to mieszkanie zapłaciłam 145 tysięcy euro, czyli 600 tysięcy złotych, plus oczywiście koszta notarialne, które są w przypadku tego mieszkania 60 tysięcy złotych. W tym miejscu wieczorami przychodzimy i oglądamy oczywiście naszą polską telewizję, ponieważ taką mamy, i przebywamy właśnie z Julką na tej kanapie. I oczywiście Fionka jest zawsze z nami. Co jest fantastyczne w tym mieszkaniu, ponieważ znajdujemy się kawałek od Paryża, to ten spokój. Po prostu ja rano, jak wstaję, ja po prostu słyszę, jak śpiewają ptaszki. To jest po prostu coś pięknego. Tego nikt nie ma w Paryżu. Uwielbiam tu mieszkać. Nie ma tłoku, nie ma ludzi. Jest mniej stresu. Po prostu na weekendy, kiedy już znajduję się w domu, mogę po prostu odpocząć. Czy to jest typowe francuskie mieszkanie? Nie, ja je stworzyłam dla własnych moich potrzeb, czyli takie, żeby było funkcjonalne dla dwuosobowej rodziny. Taki charakter polski w tym mieszkaniu to oczywiście kwiatki. Zawsze z roku na rok mam kwiatki, które uwielbiam, ponieważ właśnie przypominają mi Polskę, że na oknach w Polsce, zawsze na parapetach zewnętrznych są zawsze kwiatki i ja je zawsze mam. Bardzo mamy dużo kwiatków. Mamy tutaj dobrą energię. Tak. Tak, myślę, że to od energii zależy, czy kwiatki się utrzymują, czy nie. I my mamy tutaj dobrą. Staramy się być zawsze zen i pozytywnie nastawione do życia. Dokładnie. No właśnie. Jedyną rzeczą, defektem można powiedzieć w tym mieszkaniu, to vis-a-vis, ponieważ sąsiad czasami może podglądać, ale jak to Francuzi mówią, on pypala wachtu, nie można mieć wszystkiego, więc i ja przyzwyczaiłam się do tego. W majteczkach nie pobiegam sobie po mieszkaniu, więc zawsze zwracam na to uwagę. A tu jest moja sypialnia. Nazywam ją tak zwaną dziurą, kiedyś była bardziej poważniejszą dziurą, ponieważ naprawdę nie było okna. Po drugim remoncie stworzyłam sobie tak zwane okno. Dzięki temu to małe pomieszczenie nabrało po prostu jasności. I tak właśnie wygląda moja sypialnia. Tu spędzam mój wolny czas wieczorami i bardzo, bardzo lubię to pomieszczenie. A teraz, Juleczko, chodź, pokażę swój pokój. Przejdziemy teraz do drugiej części naszego malutkiego mieszkania. Jak to Francuzi mówią, petit mais chez soi. Małe, ale u siebie. Oto właśnie mój pokój. Tutaj jest bardzo dużo zdjęć, bo zdjęcia mi przypominają wspomnienia, więc można tutaj zobaczyć zdjęcia z moim tatą. Tutaj zdjęcia konne, bo ja jeżdżę konno i to jest moja pasja. Tutaj mam moją toaletkę. Rzeczywiście, Julka ma dużo zdjęć z członkami naszej rodziny, czyli widzę tutaj dziadek, babcia, tato. Z tatą Julki rozstałam się, jak Juleczka miała 1,5 roku. Tata Juli zawsze był obecny w jej życiu. Mieliśmy tak zwany gard klasyczny, czyli co drugi weekend Julia była u taty. Zawsze ją zabierał do Polski na wakacje, ponieważ pochodził z zachodniopomorskiego. I to on, myślę, że spowodował, że Julia kocha Polskę ponad życie. W tamtym roku tato Julii niestety nieszczęśliwie zmarł i na dzień dzisiejszy jestem jedynym opiekunem Julki.